Za siedmioma lasami, za sześcioma rzekami i rzeką Mała Panew Andrzej Maria, hrabia von Renard, właściciel strzelec opolskich i wielu innych dóbr, zbudował pałacyk myśliwski w 1856 roku. Ta perełka architektury znajduje się wśród pięknych lasów, gdzie zwierzyna łowna kusi swym bogactwem, a rzeka meandruje w gąszczu roślinności. Park i zwierzyniec leśny zamieszkiwały jelenie, daniele, muflony, rysie i wszelaka zwierzyna płowa. Do okresu II wojny światowej właściciele zmieniali się, a ostatnim był Till Winkler z Mosznej. Po wojnie pałacyk był własnością Lasów Państwowych, a obecnie mieści się tu Dom Pomocy Społecznej Braci Szkolnych. Bywali tu najbogatsi ludzie Europy, dygnitarze i politycy. Jedyną pamiątką, jaka świadczy we wnętrzu pałacu o wspaniałym okresie jest... Fragment bajki Jakoba i Wilhelma Grimma Wilk i Człowiek. Lis pewnego razu opowiadał wilkowi o sile człowieka. Żadne zwierzę nie mogło mu się oprzeć i zwierzęta musiały używać podstępu, ażeby się odeń obronić. Na to odpowiedział wilk. Gdybym się kiedykolwiek natknął na człowieka, to chciałbym się z nim zmierzyć. Mogę ci to ułatwić, rzekł lis. I rzecze lis do wilka. Widzisz, to idzie człowiek, z którym możesz się zmierzyć. Ale ja co prędzej wrócę do nory. Wilk poszedł wprost na człowieka. Ten spostrzegł go i zawołał. Szkoda, żem fuzilotkami nie nabił. I z tymi słowy palnął śrutę wilkowi w oczy. Wilk skrzywił się niemiłosiernie, ale to go nie odstraszyło i wyszedł dalej. Wtedy myśliwy wpakował mu drugi nabój. Wilk stawił ból i rzucił się na myśliwego. Wtedy ten wydobył noże i zadał mu parę ciosów z lewej i prawej strony tak, że wilk krwawiąc i krwawiąc z rozpaczliwym wyciem wrócił do lisa. I cóż, bracie wilku, lis zapytał, jakżeś sobie poradził z człowiekiem? Ach, odparł wilk, nie wyobrażałem sobie tak mocnego człowieka. Zdjął on naprzód kij z pleców, dmuchnął nań i obrzucił mi czymś mordę. Strasznie mi to załaskotało. Potem jeszcze raz dmuchnął po kiju, a na nosie uczułem istny piorun z gradem. I gdy już byłem zupełnie blisko, wtedy wydobył sobie z ciała gołe żebro i tak mnie zaczął nim prać, że o mało nie padłem bez życia. Widzisz, rzecze lis, tak to chwalcą bywa. Bracia Grimm wywarli wielkie wrażenie na właścicielach zamku. Mury tego miejsca i właśnie te bajkowe balustrady pewnie pamiętają, bo ludzie chyba nie. Czy byli tu bracia Grimm? Ich krewny niedaleko stąd był pastorem. Gościł ich tu. Wiemy to z legend i opowieści, niestety tylko ludzi.